Max i Ruby, lubi ich świat. Max i Ruby, siostra i brat. Max i Ruby, poznaj ich zajęczy dzień. Max i Ruby. Mleczny ząb Ruby. Proszę, Max. Babcia zrobiła też jedną dla ciebie. Co się dzieje? O nie! Brakuje mi jednego zęba. Jak to się mogło stać? Przed chwilą był na miejscu, a teraz go nie ma. Spójrz, Max. Widzisz? Po prostu zniknął. Babeczka! Max, skoro nie mam zęba, to wieczorem nie zostawię go pod poduszką w różce zębuszce. Muszę go znaleźć, a ty mi pomożesz. Pomyślmy, co zrobiłam. Wtedy przypomnę sobie miejsca, które odwiedziłam i będę wiedziała, gdzie szukać. No dobrze. Aha! Chodź, Maksiu. Grałam na pianinie. I raz, i dwa. Potem podeszłam do drzwi, kiedy babcia przyniosła nam swoje słynne orzechowe babeczki. Prawda, Max? Babeczka? Dlatego pójdź poszukać przy drzwiach, a ja rozejrzę się wokół pianina. Dzięki, Max. Max, widzę cię, mały spryciarzu. Babeczka. Chodź, Maksiu. Mieliśmy szukać razem. Babeczka! Tutaj go nie ma. A tobie jak idzie? Co ty wyprawiasz? Babeczka? Jak tylko znajdziemy mój ząb. Ty rozejrzyj się tam. Ja pomyślę, co robiłam, zanim poszłam grać na pianinie. Może mój mleczny ząb wypadł tutaj? Babeczka! Max, jesteś takim głuptasem. Ale musimy znaleźć mój ząb, żebym w ogóle mogła myśleć o babeczkach. Przecież chyba chcesz, żebym go odzyskała, prawda? Więc zostawmy babeczki, dopóki nie rozwiążemy tej zagadki. Będziesz miał czas na zabawę homarem, jak już znajdziemy mój ząb, zgoda? Sądzę, że musi być na górze. Tutaj już wszędzie sprawdziliśmy. Pamiętam, że byłam w sypialni, zanim zaczęłam czytać mój podręcznik harcerski. Hej, panno niesforny loczek! Nie wiesz, gdzie się podział mój ząb?
Ech, znikąd pomocy. Co ja robiłam, zanim zeszłam po schodach? Pamiętam, że czesałam włosy przed lustrem. Tu go nie ma. Znalazłeś, Max? Nie wiem, jak mój ząb miałby się znaleźć pod łóżkiem, ale i tak dziękuję. Sprawdzę w łazience, dobrze, Max? Max? Ojej. Babeczka. Czyżbyś coś zgubił, Max? Myślałam, że pomożesz mi znaleźć ząb. Babeczka! Tak, ja też chcę zjeść moją pyszną orzechową babeczkę, Maksiu. I zajmiemy się tym niedługo, jak tylko znajdziemy mój ząb. Proszę, tu będą bezpieczne. Zanim się ubraliśmy, przyszliśmy tu myć zęby. Pamiętasz, Max? Może ząb wypadł gdzieś tutaj? Nie. Orzechowej babeczki, dopóki nie wiem, gdzie jest... O, mój ząb! Widocznie wypadł, kiedy ugryzłam... Babeczkę! Dzięki, Max. Brum, brum, brum. Gole Ruby. Biegnij, szybko! Świetna obrona, Walter! Złapałeś piłkę! Obroniłeś 3 razy z rzędu! Aha. Wow! Teraz ty, Ruby! Dzięki! Naprzód, Ruby! Zabierz mnie do dowódcy. Uwaga, uwaga, powrócić na statek. Jestem robotem, jestem robotem. Strzelaj, Ruby! Gola! Dobrze. Uwaga, uwaga! O! Co to za hałas? To Max. Nie przeszkadza nam, że bawisz się robotami, ale czy mógłbyś się bawić troszeczkę ciszej? Trudno się skupić przy takim hałasie. Zgoda, Max? Dziękujemy. Jesteś gotowa? Możemy zaczynać. O!
Zabierz mnie do dowódcy. Dowódca czeka na ciebie tam. Roboty! Spróbujemy? Ruby gra najlepiej na świecie. Lepszej zawodniczki nie znajdziecie. Naprzód, Ruby! Okej, Walterze. Tego gola na pewno nie obronisz. Zabierz mnie do dowódcy. Zabierz mnie do dowódcy. Max! Alarm! Alarm! Zagrożenie! Uwaga, uwaga! Powrócić na statek! Jestem robotem, jestem robotem. Robot? Robocie! Tego szukasz, Max? Zabierz mnie do dowódcy. Robot! Max, nie pozwól, żeby roboty wchodziły na boisko. Chcę strzelić gola Walterowi, a on jest świetnym bramkarzem. Potrzebny mi tylko jeden gol, dobrze? Dzięki, Max. Zabierz mnie do dowódcy. Jesteś gotowa? Możemy zaczynać. Jest bystra, puszysta, jest gwiazdą boiska. Jest bystra, puszysta, jest gwiazdą boiska. Naprzód, Ruby! No dobrze, piłeczko. Wiesz, gdzie musisz trafić. Zabierz mnie do dowódcy. Niezła akcja, Ruby. Aha. Dziękuję. Uwaga, uwaga! Powrócić na sto! Zabierz mnie do dowódcy. Ruby, potłukłaś się? Na szczęście nic mi się nie stało. Max. Roboty? Roboty! Roboty! Jestem robotem, jestem robotem. Wiem, że lubisz roboty, Maksiu, ale proszę, pobaw się nimi tam. Zabierz mnie do dowódcy. Uwaga, uwaga! Alarm! 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 Jestem robotem. Twoja kolej, Luizo. Może spróbuj jeszcze raz, Ruby. Tym razem bez robotów Maxa. Dziękuję, Luizo. Ruby, Ruby, idź na całość. Kopnij piłkę, strzelaj śmiało. Naprzód, Ruby! Jesteś gotowy? Aha. Zabierz mnie do dowódcy. Naprzód, Ruby! Uwaga, uwaga! Powrócić na statek! Ruby daje radę! Jestem robotem, jestem robotem. Nieźle się kiwasz, Ruby. Dzięki! Zagrożenie! Zagrożenie! Hurra! Strzeliłam gola! Wiwat, Ruby! Aha! Tak! Świetny strzał, Ruby. Jak to zrobiłaś? Cóż, prawdę mówiąc, pomogły mi... Roboty! Piaskowy zamek Ruby.
idealny dzień na plażowanie. Piękna pogoda. Uwielbiam moczyć nogi. Od razu mi chłodniej. A piasek łaskocze mnie w stopy. Woda! Zaczekaj, Max. Wiesz, co moglibyśmy razem zrobić? Zbudować piękny zamek z piasku. Woda! Najpierw zbudujmy zamek, a później będziemy się kąpać. Dobrze, Max? Max! Zbudujemy nasz zamek tutaj. Co ty na to? Chciałabym, żeby był jak prawdziwy, żeby miał wieże i chorągwie i w ogóle wszystko. Zaczniemy od usypania wielkiej góry piasku. Na razie nie wygląda jak zamek, ale zobaczysz, co będzie dalej. Dobrze. Co zwykle jest w prawdziwym zamku? Woda! Tak, Maksiu. Zaraz pójdziemy się kąpać, ale najpierw pomóż mi zbudować zamek. Max, zrobiłeś dziury w ścianie zamku. Trzeba to będzie naprawić. Ale zaraz. Te dziurki wyglądają jak okna. Zupełnie jak w prawdziwym zamku. Świetny pomysł, Max. Woda! Jeszcze nie skończyliśmy, Max. Proszę, może znajdziesz coś, co przyda się na budowie. Na przykład jakieś ładne muszelki. Nigdy nie wiadomo, co się znajdzie na plaży, jeśli ma się oczy otwarte. Sasza szuka muszelek. Sasza szuka muszelek szczególnie. Ups, coś pomieszałam. Bardzo śliczne piórko. Zamkowe wieże trzeba stawiać bardzo ostrożnie, bo inaczej wszystko może się zawalić. Powolutku, powolutku. Tak, nasz zamek z piasku ma już mury i wieże. I okna. Czego jeszcze może brakować? Znów to piórko. O, to piórko może być chorągwią. Zobacz, Maksiu, nasz zamek ma chorągiew. Teraz nasz zamek ma basztę i wieżę strażniczą. Znalazłeś ładne muszelki do budowy zamku? Fuj! Max, miałeś przynieść muszelki, a nie jakieś wstrętne wodorosty. O, te wodorosty wyglądają trochę jak krzaki, zupełnie jak w prawdziwym zamku. Proszę, teraz mamy mury i wieże i okna i chorągiew i krzaki. Dzięki, Maksiu. Co jeszcze jest w prawdziwym zamku? Woda! Już niedługo oboje będziemy się kąpać, ale najpierw skończymy zamek. Wiem, czego jeszcze nam trzeba. Bramy! Każdy zamek musi mieć bramę. Rozejrzyj się jeszcze za muszelkami, a ja zrobię bramę. Wróciłeś po kolejne skarby, Maksiu?
Teraz król, królowa i księżniczki mogą wchodzić i wychodzić. Ten kawałek drewna będzie świetnym mostem zwodzonym. Położymy go tutaj, przed bramą. Proszę, teraz mamy most zwodzony jak w prawdziwym zamku. Dziękuję, Max. Ale nadal przydałaby się... woda! Nasz zamek jest już prawie gotowy. Jak tylko skończymy, pójdziemy się pobawić w wodzie. Chyba pójdę rozejrzeć się za muszelkami. Pilnuj zamku pod moją nieobecność, dobrze? I nie pozwól, żeby coś się z nim stało. Na pewno znajdę tu jakieś ładne muszelki. Zobacz, jaka jestem nieostrożna. Idzie przypływ i nawet nie zauważyłam, że zamoczyłam sukienkę. Masz rację, babciu. Fale spłukały ślady moich stóp. O nie, nasz zamek. Zbudowaliśmy go za blisko morza. Max, ratuj zamek. Oh! Max? Dziękuję, Max. Proszę, tylko spójrzcie. Wygląda zupełnie jak prawdziwy zamek. Ma mury, wieże, okna, chorągiew, krzaki i bramę z mostem zwodzonym. I ma nawet fosę pełną... wody! Wersja polska, SDI Media Polska. Reżyseria Paweł Galia. Dialogi Marcin Bartkiewicz. W wersji polskiej udział wzięli Katarzyna Tatarak-Walentowicz, Iwona Rulewicz, Agnieszka Kunikowska, Anna Apostolakis-Gluzińska, Anna Steiner, Janusz Wituch i inni.